Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu gospodarza dzisiejszego spotkania, pana posła Michała Marusika. Wiceprzewodniczącego Grupy Europy Narodów i Wolności. Zaraz przedstawię Państwu wszystkich gości dzisiejszego spotkania. Pan profesor Ted Maloch, profesor Yale, kandydat z ramienia Stanów Zjednoczonych na ambasadora Unii Europejskiej przy Stanach Zjednoczonych. Pan Ludovic Dedan, sekretarz generalny Grupy Europy Narodów i Wolności. Pan Laureen Rebega, wiceprzewodniczący Grupy Europy Narodów i Wolności. Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Pan poseł Jacek Wilk, Kukiz 15, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części panowie powiedzą parę słów na temat tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy. Druga część spotkania jest przewidziana dla państwa, czyli będzie możliwość zadawania pytań gościom. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Tomasz Dalecki, któremu w tym momencie przekazuję głos. Dzień dobry Państwu i żeby nie przedłużać, proszę o zabranie głosu pana europosła Michała Marusika, gospodarza dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie. Jestem niezwykle zaszczycony, ale również jestem niezwykle uradowany, że tak znamienity gość jak pan Teodor Maloch zechciał przyjąć zaproszenie i odwiedzić naszą ojczyznę. Będę mówił krótko, ponieważ czasu mamy bardzo niewiele. My tu zostajemy w Polsce i będziemy sobie mogli dalej dyskutować. A żeby więcej czasu pozostawić naszym znamienitym gościom, jako że te problemy, które mamy do rozważenia, są problemami nie tylko Polski, ale całej Europy. Reprezentujemy tutaj europarlamentarną grupę Europa Narodów i Wolności, a więc to środowisko polityczne, które o polityce myśli w sensie klasycznym, to znaczy myśli o interesach poszczególnych państw i zachowaniach tych państw we wzajemnych relacjach. Dla wszystkich państw europejskich, bez względu na to, jak dalece będą zintegrowane w ramach Unii Europejskiej, polityka Stanów Zjednoczonych w skali globalnej w stosunku do Europy ma nieprawdopodobnie duże znaczenie. Dlatego też bardzo cenimy sobie fakt, że pan Maloch zechciał nas odwiedzić w momencie, kiedy jeszcze nie ma oficjalnej nominacji, nie reprezentuje oficjalnie amerykańskiego rządu, bo to daje nam możliwość na znacznie większą swobodę dyskusji i na znacznie większą treść, jaką można przekazać. I ta treść, którą mówimy w takiej luźniejszej formule, jest znacznie bardziej zrozumiała. Więc jak sądzę, i dla świata polityki, i dla świata mediów, pożytek z tego spotkania będzie znacznie większy niż z wizyty oficjalnych dyplomatów. Witam również serdecznie moich kolegów z grupy Europa Narodów i Wolności, pana Ludovica Dedan i pana Laurenti Rebega, i wszystkich krajowych panelistów. Ze względu na brak czasu już nie będziemy się kurtuazyjnie zbyt mocno wysilać. Powiem tylko tyle, że łączy nas wspólne myślenie o tym, by Europa i świat rozwijały się w sposób pokojowy, w pokojowej współpracy i koegzystencji państw. Aby polityka
międzynarodowa nie była li tylko wojną i walką o dominację i podporządkowanie, ale żebyśmy mogli każdy kraj, każdy naród by miał swobodę własnego rozwoju i rywalizował z innymi tym, co najbardziej szlachetne i najmniej skierowane przeciwko ludziom. Życzymy światu pokoju i w trosce o ten pokój mam nadzieję, że te obrady będą toczone. Dziękuję serdecznie za obecność. Oby ta obecność okazała się pożyteczna dla przyszłości Polski, Europy i świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Ludovica Dedan, jednego z najbliższych współpracowników pani Marine Le Pen. Warto dodać. Good afternoon. Don't applaud too fast because you don't know yet what I'm going to say. Ladies and gentlemen, excellencies, dear friends, it's an honor and a great pleasure to be with you today in these interesting times. About the question, can the EU become the United States of Europe? Więc szanowni państwo, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Odnosząc się do pytania, czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy. As a sovereignist, an Euro-realist who belongs to a family who advocates for a fair multipolar world. Jako suwerenista, jako patriota, który pochodzi ze środowiska, które dąży do zbudowania świata wielobiegunowego. My first answer is, should the European Union become the United States of Europe? Moje pierwsze pytanie brzmi, czy Unia Europejska powinna stać się Stanami Zjednoczonymi Europy? In my humble opinion, I don't think it should, or even that it can be. W mojej skromnej opinii uważam, że nie i uważam, że nawet nie powinna dążyć do tego. But I do believe in another European project, as our family, the Europe of Nations and Freedom, can show. Ale wierzę w projekt Europy Wolnych Narodów, tak jak to ukazuje projekt i koncepcja naszej grupy politycznej Europy Narodów i Wolności. Saying this doesn't mean I'm hostile towards the core reasons of the very foundation of the United States of America, for example. I wypowiadając te słowa w żaden sposób nie uderzam w politykę Stanów Zjednoczonych. Nor expressing hostility towards Europe itself. Jak również nie wyrażam jakiegoś oporu czy sprzeciwu wobec samej koncepcji Europy. What I would like to share with you, and that I have shared within my own party, the Front National, with Marine Le Pen and with my group in the European Parliament. To, czym chciałbym się dzisiaj podzielić z Państwem, to są przemyślenia, które powstawały na kanwie również przemyśleń Marine Le Pen, również członków naszej grupy w Parlamencie Europejskim. Is a question. Shall we be stuck about the future of Europe in a fracture between two caricatures? Czy przyszłość Europy jest skazana do koegzystowania pomiędzy dwiema karykaturami? With on one hand a very limited sovereignist isolationist project for our nations. Z jednej strony bardzo izolacjonistyczny projekt suwerenistyczny, który gdzieś tam funkcjonuje. Or on the other hand a very federalistic European project with the worst side of unfair globalization. A z drugiej strony nie działający na korzyść narodów projekt globalizacyjny. We propose in our group, some of us were thinking about this, to rethink this paradigm. My w naszej grupie proponujemy przemyślenie tego paradygmatu. For an alternative model which could put an end to the current sore and dangerous long-term sinking European construction. Aby przedstawić alternatywę dla rozpadającego się, tonącego w jakiejś mierze, można by powiedzieć, projektu europejskiego. We have gathered many times as politicians about which Europe after the European Union. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jaka ma być ta Europa po Unii Europejskiej.
Several times the European peoples have shown hostility to the EU project, not because they were against Europe itself. Wielokrotnie obywatele państw Unii Europejskiej wyrażali swój sprzeciw wobec nie tyle Europy jako kontynentu, ale przede wszystkim przeciwko unijnym instytucjom. However, Brussels, which has been supposed to serve the member states, made member states serve Brussels. Natomiast Bruksela, która powinna była służyć państwom członkowskim, spowodowała sytuację, w której to państwa członkowskie służą Brukseli. And is every day forcing us in an absurd, undemocratic mechanism and forced harmonization. I można by powiedzieć, każdego dnia jakby nasila się tendencja ku federalizacji. This craziness is threat. Is the threat against peace, więc patriotism. Ten obłęd to jest właśnie zagrożenie dla pokoju, a nie patriotyzm jako taki. We have seen this with the economical crisis, which is again rising tensions between nations. Widzieliśmy to chociażby na podstawie kryzysu gospodarczego, który spowodował liczne animozje między narodami. We have an unfair Schengen treaty, which closed borders with our neighbors, but lets all the poverty and economic migrations from Africa and the Middle East. Mamy niesprawiedliwy układ Schengen, który zasadniczo doprowadza do tego, że mamy otwarte granice przed wszystkimi migrantami i uchodźcami z krajów trzeciego świata. Along with Schengen we see other restrictions coming up, like on freedom of speech. Kolejne restrykcje są już na agendzie po Schengen, na przykład dotyczące ograniczania wolności słowa. And incredible lies, Orwellian level about the reality of crimes committed by illegals here in Europe. Jak również propagowanie wręcz orwellowskich kłamstw na temat faktów związanych z przestępstwami popełnianymi przez nowo przybyłych uchodźców. It has been 72 years since we liberated Europe and ended this war. Minęło już 72 lata od tego, gdy wyzwoliliśmy Europę. My ancestors, your ancestors, especially here in Poland, have fought for freedom. Moi przodkowie, wasi przodkowie walczyli o wolność. Did fight for peace after several bloodsheds. Walczyli o wolność po wielu wojnach. I think we deserve another project for our cousin states, our brothers and sisters here in Europe. Więc uważam, że zasługujemy na nowy projekt dla naszych bratnich narodów w Europie. Therefore, does an even more federalistic superstate make common sense at all? Absolutely not. Więc czy koncepcja sfederalizowanego superpaństwa ma rację bytu? Oczywiście, że nie. But I do believe in a limited cooperation and solidarity between Europeans. I think it's necessary. Oczywiście wierzę w kooperację, we współpracę między narodami europejskimi. Uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne. Despite our differences, we share a community of destiny. Pomimo licznych różnic, można by powiedzieć, jesteśmy wspólnotą o tym samym, o podobnym przeznaczeniu. The illusionary universalist nonsense only draw our tremendous cultural richness and wealth potential of our peoples down instead of making it better. Uniwersalistyczny bełkot tak naprawdę degraduje bogactwa narodów europejskich, degraduje nasze kultury i tak naprawdę zamiast je polepszać, sprowadza je na manowce. Their dream of European citizenship before the global citizenship is not for today or at least not for everyone. Marzenia o globalnym obywatelstwie, póki co o europejskim obywatelstwie, również są chybione, gdyż nie są dla wszystkich. The federalists in Europe don't see the gap which is getting huge between them and the people's reality. Federaliści w Europie nie dostrzegają jakby tej ogromnej przepaści między nimi a osobami, obywatelami, którym powinni służyć. The European nations could and should respect each other and cooperate in some light mechanism. Europejskie narody powinny współpracować ze sobą w ramach jakiegoś luźnego mechanizmu. This goes by defining reasonable protectionism of the common and national markets within a European construction of cooperation and not submission. Oczywiście to powinno obejmować rozsądny protekcjonizm, który automatycznie niejako odrzucałby podporządkowywanie się gospodarcze jakimkolwiek podmiotowi czy państwu. Practically at the institutional level,
a federation as envisaged in Brussels will definitely dominate the free nations and turn them into semi-autonomous entities. Obecnie wizja federacyjna sprowadziłaby wszystkie narody europejskie zasadniczo do podmiotów autonomicznych. Therefore, considering that a light confederal form could allow the revival of another Europe, wealthier, protective, serving the people and faithful to its identities and civilization is reasonable. Więc uważam, że luźna konfederacja wierna europejskiej tożsamości, wierna europejskim korzeniom jest jak najbardziej rzeczą pożądaną. This idea which deserves to be debated is a form which would aim to inspire freedom and prosperity, cooperation in some strategic necessary areas. Więc uważam, że otworzyłoby to różne perspektywy, szczególnie w tym wymiarze strategicznym na wielu polach. Without the EU Commission for more direct democracy? Bez na przykład Komisji Europejskiej pozwoliłoby to na powrót bardziej bezpośredniej demokracji. Without the European Central Bank for a fair market and financial economy? Bez Europejskiego Banku Centralnego mielibyśmy do czynienia z bardziej sprawiedliwym rynkiem. Without the so-called European Union itself for a better and more effective cooperation. Bez tak zwanej samej Unii Europejskiej, stawiając tym samym na bardziej efektywną współpracę. We need an alpha plan for our countries and peoples. Potrzebujemy planu alfa, można by powiedzieć, dla naszych państw i dla naszych narodów. We could build a round table of nations in a European light confederation, as I said. Idea that I have described institutionally in a more detailed essay besides other people's thoughts. Więc można by zbudować coś w rodzaju konfederacyjnego okrągłego stołu narodów europejskich. Europe could look like a stronger Council of Europe, for example. Europa przypominałaby wówczas w tym wymiarze, w tej konstrukcji przynajmniej jakby silniejszą wersję Komisji Europejskiej. With the possibility of fixed and spontaneous summits. Z możliwością zwoływania częstych szczytów, of heads of states and ministers, of course. W których brałyby udział głowy państw, jak również ministrowie. Why not a smaller chamber with national parliament representatives? Dlaczego nie mniejsza izba na przykład z reprezentantami poszczególnych państw? And of course, much fewer and less expensive agencies, of course. I oczywiście mniej instytucji biurokratycznych i oczywiście mniej kosztów. Europe deserves much better than what they have tried to do until now. Europa zasługuje na o wiele lepsze rozwiązanie niż to, które jest nam obecnie proponowane. I don't believe that we want to destroy Europe at all. Nie wierzę, że my dążymy do zniszczenia Europy jako takiej. And I do believe that we want to work for peace and that this debate will rise the question of which Europe after the European Union. Uważam, że chcemy wszyscy współpracować na rzecz pokoju, a to z kolei naprowadzi na dyskusję i na wnioski, jaka ma być Europa po Unii Europejskiej. Thank you again for inviting me and for your attention. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Laurent Jurabegę. Thank you very much, dear friends, dear Mr. Ambassador, ladies and gentlemen. I am deeply honored to have the opportunity to say a few words at this exciting and extremely topical conference. It's a conference about the future, on the future of Europe, but also on the future of the world as a whole. Szanowni Państwo, szanowny panie przyszły ambasadorze, panie i panowie, jest mi niezmiernie miło, że dano mi tę okazję, aby wygłosić kilka słów na temat tematów poruszanych podczas tej konferencji. Jest to konferencja dotycząca przyszłości Europy, ale również konferencja dotycząca w jakiejś mierze również przyszłości świata. The title chosen by the organizer, Can the European Union become the US of Europe? Can be understood in several ways. It can be understood in terms of prosperity, in terms of power, in terms of global importance. In all these areas, the answer to the question is definitely
Yes. Tytuł zasugerowany przez organizatorów dzisiejszej konferencji, czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, ten tytuł może być rozumiany na różne sposoby. Może być na przykład rozumiany w kontekście dobrobytu, może być rozumiany w kontekście potęgi, może być rozumiany w kontekście globalnego znaczenia. We wszystkich tych dziedzinach odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Yes, the European Union is a prosperous region of the world, and with little effort can bring prosperity to the poorer member states. Yes, with all its problems and seen as a whole, the European Union can be considered a great economic power, a great financial power, a great scientific power, and a great cultural power. And if we think, we can still find many chapters that the Union as a whole excels. Owszem, Unia Europejska jest regionem dobrobytu i tak naprawdę małym wysiłkiem mogłaby przynieść ten dobrobyt swoim biedniejszym członkom. Tak, również ze swoimi problemami Unia Europejska mimo wszystko może być uważana jako potęga gospodarcza, jako finansowa potęga, jako potęga obfitująca również różnego rodzaju naukowe odkrycia, jak również wielka potęga kulturowa. I jeśli myślimy, że uważam, że nadal możemy gdzieś w przyszłości odnaleźć kolejne dziedziny, w których Unia Europejska po prostu przoduje. There is, however, a problem. An apparently minor problem, which Union supporters obstruct or think it will solve by itself through the formula more and more Europe. This problem is the functioning. Jest jednak pewien problem, niby mały problem, przynajmniej z punktu widzenia tych, którzy ową tezę stawiają, a mianowicie formuła coraz więcej Europy. Ten problem realnie funkcjonuje. Our question could be posed in the form of, can the EU become the US of Europe in terms of democracy and management? Here the answer is harder to give. Of course, there is at this moment a most euphoric, optimistic majority that can respond with the slogan, yes we can. Nasze pytanie powinno być postawione inaczej. Czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, aczkolwiek w kontekście demokracji i zarządzania? I tutaj odpowiedź jest dosyć trudna. Oczywiście w obecnym momencie istnieje taka euforyczna, można powiedzieć optymistyczna większość, która twierdzi, że oczywiście, że Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy. However, when we talk about the future, we have to be realistic and responsible for the future generations. It would be sad and painful for all of us to say in a few years, well, we could not. Oczywiście, gdy mówimy o przyszłości, musimy być realistami i musimy czuć minimalną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Byłoby czymś smutnym i bolesnym dla nas wszystkim, gdybyśmy za kilka lat powiedzieli, no cóż, nie udało się nam. Unfortunately for the Europhorics, the citizens of the United Kingdom, through last year's referendum, decided that their own country should leave the European Union. Lecz niestety dla tej euforycznej większości obywatele Zjednoczonego Królestwa poprzez ubiegłoroczne referendum zdecydowali, że ich kraj wystąpi z Unii Europejskiej. In any manner we look at this, it's clear that the Union has entered a crisis from which it cannot go forward through the formula More Europe. Such treatment resembled the idea of treating a diabetes patient with a sugar cure. Niezależnie od tej sytuacji jest czymś ewidentnym, że Unia Europejska weszła w fazę kryzysową, z której wydaje się, że nie jest w stanie ją wyprowadzić, mantra coraz więcej Europy. Takie traktowanie sprawy w jakiejś mierze przypomina leczenie cukrzycy poprzez podawanie pacjentowi coraz więcej cukru. We must point out that not the idea of the Union is wrong, but how this idea has been confiscated and distorted. At the end of the World War II, the Europeans imagined an Europe of the nations from the Atlantic to the Urals. As is well known, this process of cooperation began in the West. The first 20 years have been a success and more countries have begun to look at this model with interest. But especially since 2000, as the Brussels bureaucracy became more inefficient, euroskepticism began to emerge. Musimy zwrócić uwagę na to, że nie sama idea Unii jest błędna, lecz sposób, jak ta idea została wypaczona. Pod koniec II wojny światowej Europejczykom marzyła się Europa narodów od Atlantyku aż po Ural.
I jak wszyscy wiedzą, ten proces kooperacji rozpoczął się na Zachodzie. Poprzez pierwsze 20 lat okazał się sukcesem i coraz więcej krajów dołączało do tego modelu, zachowując również swoje narodowe interesy. Aczkolwiek od roku 2000, w miarę jak rósł biurokratyczny apetyt, można by powiedzieć, Brukseli, eurosceptycyzm zyskiwał coraz bardziej na znaczeniu. Yes, we know that now most EU supporters are in the East. But we know also that the most powerful Eurosceptics parties are now in the West. Brexit and the results of the elections in Austria, the Netherlands and France are proof that sooner or later the criticism and the rejection of the current union model will also spread to the East. This is a natural and straight phenomenon, and it cannot be prevented by any propaganda. The critical point for the functions of the Union is the increasing removal of the decision from the citizens towards illegitimated groups. There is delusions of democracy to the point where we vote, but we do not know what we are voting on. Owszem, obecnie najwięcej zwolenników Unii Europejskiej znajduje się w wschodniej Europie, aczkolwiek musimy zauważyć równocześnie, że najpotężniejsze partie eurosceptyczne znajdują się w zachodniej Europie. Brexit i rezultaty wyborów w Austrii, w Holandii, we Francji są dowodem, że prędzej czy później krytyka i odrzucenie obecnego modelu Unii Europejskiej również dotrze na wschód. Jest to naturalna kolej rzeczy i nie może być powstrzymana przez jakąkolwiek propagandę. Krytycznym jakby punktem odniesienia w funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest coraz bardziej widoczne przerzucanie odpowiedzialności obywatelskiej na gremia niewybieralne. Jest to de facto niszczenie demokracji w ten sposób. I dochodzi do sytuacji, gdzie tak naprawdę głosujemy, ale nie wiemy na jaki temat i po co głosujemy. Dear friends, it is a well-known saying assigned to Henry Kissinger about the European Union. When I want to talk to the United Kingdom, I call the Prime Minister in Downing Street. When I want to talk to the French, I call the President. But who can I call if I want to call Europe? Of course, today one could answer to the illustrious diplomat that, that he might call the Council of or the Commission. But I wonder, are Mr. Donald Tusk or Mr. Juncker legitimately representing the will of the citizen? Were they elected by the citizen? Have they been given a mandate following the submissions of an assumed program? Szanowni przyjaciele, bardzo dobrze jest znane powiedzenie Henryka Kissingera na temat Unii Europejskiej, który swego czasu miał powiedzieć, gdy chcę rozmawiać z Wielką Brytanią, dzwonię do angielskiego premiera na Downing Street. Gdy chcę rozmawiać z Francją, dzwonię do francuskiego prezydenta w Pałacu Elizejskim. Ale gdy chcę zadzwonić do Europy, to do kogo mam zadzwonić? Oczywiście dzisiaj można odpowiedzieć Kissingerowi, że można zadzwonić po prostu do Komisji Europejskiej lub do Rady Europejskiej, ale ciekaw jestem, czy pan Donald Tusk, czy pan Jean-Claude Juncker w sposób legitymistyczny tak naprawdę reprezentują swoich obywateli. Czy zostali wybrani przez obych obywateli, czy mają mandat na wymuszanie na innych narodach podporządkowywanie się narzuconemu programowi. This is one of the fundamental differences between EU and the United States. In America, the main decider, the president, is elected following a campaign involving practically all citizens. Everyone knows after the vote what the new president will do and what he will not do. Anyhow, he is responsible for the citizens. Is there any similarities to the EU? Certainly not. Can we hope within a reasonable time frame that the United States model can be taken over in the European Union? This is the difficult question because it can be understood on two levels. The first is the administrative one. W Ameryce głównym decydującym oczywiście jest prezydent, który jest wybierany po dosyć długiej kampanii, jest wybierany zasadniczo przez wszystkich obywateli. Wszyscy wiedzą już po głosowaniu, po wyborze, co nowy prezydent zamierza i czego nie zamierza zrobić. Krótko rzecz ujmując, jest odpowiedzialny przed obywatelami. Czy istnieje jakieś podobieństwo między Unią Europejską w tym względzie? Oczywiście, że nie. Możemy mieć nadzieję w jakimś rozsądnym czasie, że model amerykański, czy może mieć nadzieję, że model amerykański zostanie implementowany na terenie Europy. Uważam, że jest to trudne pytanie, ponieważ można je rozumieć na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest poziom administracyjny. Here we can easily imagine that an administrative reform of the EU could propose a new model.
But in this situation, I would remind you that the average duration of the ordinary legislative process involving the Commission, the Parliament, and the Council of Ministers is over seven years long. That's more than a legislature. We can easily assume that a soft administrative reform, as the euphorics foresee, will last between 15 and 20 years. Moreover, the United States federal architecture could not be implemented in Europe unless the all states of the Union would agree to a zero point from which to give up their privileged position. It is very difficult to believe, since the rejection of the constitutional treaty in 2005 and Brexit have shown that such evolution is unlikely in the short and medium term. Oczywiście możemy w tym względzie administracyjnym wyobrazić sobie reformę administracyjną Unii Europejskiej, która byłaby w stanie zaproponować nowy model. Natomiast w tej sytuacji przypomniałbym Państwu, że czas trwania kadencji członków Komisji Europejskiej, Parlamentu i z Rady Ministrów to jest ponad 7 lat, gdybyśmy to razem wszystko sumowali. To są lata o wiele dłuższe niż przeciętna kadencja legislatury. Możemy w jakiś sposób stwierdzić, że można prowadzić taką miękką administracyjną reformę, jaką proponują od dawna euroforyczne elity, gdzie kadencja trwałaby między 15 a 20 latami. Co więcej, amerykańska architektura federalna nie mogła być prowadzona na terenie Europy, chyba że stare państwa Unii Europejskiej zgodziłyby się na pewien punkt zero, od którego nie byłoby odstąpienia, gdy idzie o swoje uprzywilejowane pozycje. The second level is the cultural one. Here, the main difference is how Europe and the United States of America were born. The United States were established through the voluntary association of people who have taken everything from the very beginning, including immigrants who have settled over time in the United States. They did so with the conscience that they left behind the past and took their lives to a new world. On the other side, Europe has a past that it cannot and does not want to forget. Europe and the nations of Europe have been formed for nearly 2,000 years. Europe means cathedrals, libraries, literature, music, laboratories, and universities, but unfortunately also means the memories of wars, tensions, or conflicts. On the latter, we the Europeans can forgive them, but we cannot forget them. Natomiast drugi poziom, na którego można by rozważać ewentualną federalizację Europy, to jest poziom kulturowy. I tutaj istnieją poważne różnice w sposobie, jak formowała się Europa, a jak powstały Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zostały ustanowione poprzez wolną asocjację ludzi, którzy byli, można by powiedzieć, bardzo bliscy sobie pod wieloma względami od początku. To również obejmowało politykę asymilacyjną wobec imigrantów, którzy przybyli przez lata do Stanów Zjednoczonych. Oni przybywali do Stanów Zjednoczonych, wiedząc świadomie o tym, że zostawiają swoją starą kulturę i od tego momentu stają się Amerykanami. Z drugiej strony Europa ma przeszłość, o której nie chce i nie może też zapomnieć. Europa i narody Europy były uformowane przez prawie 2000 lat. Europa to są katedry, biblioteki, literatura, muzyka, laboratoria, uniwersytety. Ale niestety Europa to są również wspomnienia wojny, różnego rodzaju napięć i konfliktów. My, Europejczycy, nie możemy wybaczyć sobie, ale nie możemy zapomnieć o tych konfliktach. In Europe you cannot break everything down and create a new country. The essence of Europe is precisely this multimillenary cultural tradition, a tradition that is specific to every European nation. W Europie nie można wszystkiego w ten sposób podzielić i stworzyć nowy kraj. Esencją Europy jest właśnie owa multimillenarna kulturowa tradycja. Tradycja, która jest charakterystyczna dla każdego europejskiego narodu. Dear friends, here in Poland, there is the most eloquent proof that the national spirit cannot be confiscated by an artificial supranational construction. Poland, one of the oldest European nations, has had a dramatic destiny. It was occupied, divided, deleted from the map. The Polish people were decimated or moved from their lands. And all this was done in the name of imperial or supranational ideas. Nevertheless, Poland survived and reborn. It is a lesson that all Europe should teach. Szanowni Państwo, tu
tutaj w Polsce mamy, można by powiedzieć, najbardziej dobitny dowód, że duch narodowy nie może zostać skonfiskowany i podporządkowany jakiejś ponadnarodowej sztucznej konstrukcji. Polska, jeden z najstarszych europejskich narodów, ma za sobą, ma przed sobą, można powiedzieć, dramatyczne przeznaczenie i dramatyczną przeszłość. Była okupowana, rozbierana i była wymazywana z mapy Europy. Naród polski był prześladowany i niszczony, przesiedlany ze swoich historycznych ziem. I to wszystko było robione w imię imperialistycznych, ponadnarodowych idei. Mimo wszystko Polska przetrwała i się odrodziła. Jest to lekcja dla całej Europy. We don't need an Europe shaped by the supranational ideas. We need an Europe with powerful nations. A Europe of weaker nations will be a weak Europe. Euroskeptics is neither extremism nor populism. It is a fair attempt to find a solution. We believe that the Union has entered the wrong road, in which irrational and irresponsible insistence of increasing integration creates frustration and does not yield results. We think the Union would gain more if, at this moment, it would take a step aside to find another, more flexible and decentralized cooperation formula. The step aside must be a step towards democracy. My obecnie w Europie nie potrzebujemy Europy, która będzie kształtowana przez ponadnarodowe idee. Potrzebujemy Europy z silnymi narodami. Europa słabych narodów będzie słabą Europą. Eurosceptycyzm nie jest ani żadnym ekstremizmem, ani populizmem. Jest to dosyć rozsądne podejście, aby dać odpowiedź na konkretną sytuację. My uważamy, że Unia weszła na złą drogę, w której irracjonalne i nieodpowiedzialne naciski na zwiększanie integracji powodują coraz większe problemy bez żadnych rezultatów. My uważamy, że Unia mogłaby zyskać, gdyby w tym momencie znaleziono bardziej elastyczną formułę i bardziej zdecentralizowaną formułę współpracy. Czyli krótko rzecz ujmując, musi to być krok w kierunku demokracji. In this respect, I think the United States should be more present in Eastern Europe through investment and trade agreements. This is the most convincing support and proof of friendship. The United States can and must be a political model of the contemporary world. This does not mean that all countries have to apply the same pattern, but that the principle of democracy and the rule of law must find their implementation in line with local realities and traditions. W tym względzie, dlatego uważam, że Stany Zjednoczone powinny być bardziej obecne w wschodniej Europie, przede wszystkim przez bilateralne umowy handlowe i inwestycje. Uważam, że to byłby największy dowód naszej przyjaźni. Stany Zjednoczone mogą i muszą być, można powiedzieć, takim politycznym modelem dla współczesnego świata. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie kraje mają mieć jakiś narzucony jednorodny sposób rozwoju, ale to, że zasady demokracji i rządów prawa muszą znaleźć swoją implementację i muszą współgrać z lokalnymi realiami i tradycjami. We know very well that the world is modernizing at an unprecedented pace. We know very well that in the face of global challenges we must be solidary and united. It is not true that we want isolation, that we want to go back to the past. These are lies and cliché fluttered by Eurocrats' propaganda. But we no longer admit that in a common construction some will receive the benefits and others will pay the bill. Our objection is not the destruction of Europe, but the return to a natural Europe in which citizens of equal nations can decide who and how lead them. My doskonale wiemy o tym, że świat się modernizuje w niesamowitym tempie. Wiemy również, że w obliczu globalnych wyzwań musimy odnaleźć na nowo solidarność i być wobec tych wyzwań zjednoczonymi. Nie jest prawdą, że chcemy izolacji, nie jest prawdą, że chcemy jakiegoś powrotu do przeszłości. Natomiast nie możemy twierdzić nadal, że ta wspólna konstrukcja, gdzie jedni płacą, a inni odnoszą korzyści, ma jakąś przyszłość. Naszym celem nie jest zniszczenie Europy, lecz powrót do naturalnej Europy, gdzie obywatele narodów współpracujących na równych zasadach mogą decydować o tym, kto będzie im przewodził. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Centrum Adama Smitha, pana Sadowskiego. Dzień dobry, Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha.
i Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Proszę Państwa, zwykle wystąpienia moje zajmują mi 30 sekund, bo tyle daje mi telewizja na powiedzenie, co jest naprawdę istotne i faktycznie postaram się nie za dużo przedłużać ten czas, który zwykle mam do powiedzenia. Nie tak kilka lat temu występowałem na konferencji poświęconej 10-leciu strategii lizbońskiej. Strategia lizbońska od co najmniej kilku lat stała się miarą zacofania Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych, a kiedyś miała być narzędziem i strategią przegonienia Stanów Zjednoczonych. Nie stało się tak dlatego, że od dłuższego czasu mamy kryzys wielorakiego rodzaju w Unii Europejskiej. Jak zauważył kiedyś profesor Tonby, nigdy nie udało się stworzyć imperium, a do takiego projektu należy zaliczyć próbę stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Narodom, które starzeją się. I z tym procesem obiektywnym, niezależnie od ideologii, które wyznajemy i wartości, mamy bezsprzecznie do czynienia w Unii Europejskiej. Stąd nie uda się zrealizować nie tylko zamiarów daleko idących, ale każdych innych z tego bardzo prostego powodu. W dodatku, jak kiedyś zauważył profesor Parkinson, ustroje upadają nie dlatego, reżimy upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują. Unia Europejska jest w stanie permanentnego bankructwa przynajmniej od roku 2008, bo jak wytłumaczyć fakt podtrzymywania gospodarek regularnym dodrukiem pustego pieniądza, co ma miejsce już od dłuższego czasu w Unii Europejskiej. Takie procesy nie dzieją się bez końca i nie dzieją się bezkarnie. Pamiętajmy, że za naszego życia, a przynajmniej mojego i części osób tutaj na tej sali, upadł Związek Sowiecki, a jego armia została z Polski wyprowadzona. Stąd mieliśmy już do czynienia z sytuacjami, które przerosły skalę projektu europejskiego. Jesteśmy dzisiaj chyba w stanie po doświadczeniach polskich powiedzieć, że najlepsze to, co może dzisiaj przywrócić siłę Unii Europejskiej, ale zupełnie jako innego projektu, to jest to, czego Polska doświadczyła właśnie na przełomie lat 80. i 90., mianowicie przywrócenia wolności gospodarczej. Bo tak jak brzmi jedna z zasad klasyki ekonomii wolnorynkowej, jeżeli towary nie będą przekraczać granic, to będą to robiły armie. I jeżeli Unia Europejska dzisiaj wybierze bezpieczeństwo wyłącznie socjalne, a takie są, jak widać, polityki sporej części krajów, to niestety nie zostanie już środków na elementarne bezpieczeństwo państwowe, czy mówiąc wprost, militarne naszej części świata. Wiele lat temu braliśmy udział w konferencji, gdzie kraje azjatyckie przysłuchiwały się doświadczeniom wynikających z integracji Unii Europejskiej. I przedstawiciel jednego z krajów azjatyckich powiedział, że bardzo dziękuję Unii Europejskiej za ten proces integracyjny, bo dzięki temu Azja na pewno nie pójdzie drogą Unii Europejskiej, gdyż jest to droga błędna i skazana na klęskę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Wilka. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, panowie posłowie, panie prezydencie, szanowni państwo, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych Europy, to najczęściej mamy to, co powiedział Winston Churchill we wrześniu 1946 roku na Uniwersytecie w Zurychu.
bo wtedy, można powiedzieć, ta koncepcja po raz pierwszy odbiła się szerszym echem. Ale pamiętajmy, że jak spojrzymy na to historycznie, te koncepcje budowy Europy Federacyjnej, Federacji Państw są o wiele, wiele starsze. Bodajże pierwsza taka koncepcja została rzucona jeszcze przez króla Czech Jerzego z Podjebiadów w 1464 roku. Potem myśliciele angielscy w XVII wieku też tę koncepcję powtarzali. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że nasz rodak Wojciech Jastrzębowski też taką koncepcję, dokładnie wymieniając nazwę Stany Zjednoczone Europy, wymienił w takim dziele o wiecznym pokoju między narodami z roku 1831. Także Victor Hugo na Międzynarodowym Zjeździe Pokojowym w Paryżu w 1849 roku także posłużył się tą nazwą. Ale dopiero to, co się wydarzyło po I wojnie światowej w Europie, a zwłaszcza po II, tak by przyspieszyło myślenie o tej koncepcji. Ale proszę Państwa, jeśli mówimy o koncepcji federacyjnej, federacji państw, no to oczywiście zawsze pojawia się pytanie o zasady, jakimi ma się ta federacja kierować, rząd, który ta federacja ma posiadać, prawo, jakie ma stanowić, bo przecież bez tego, bez tych zasad federacja taka istnieć nie może. I pozwolę sobie tutaj też wobec pana senatora na takie stwierdzenie, że my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Polska, można powiedzieć, jest takim specjalistą w Europie i na świecie też, jeśli chodzi o tworzenie Unii, powiedzmy sobie dobrych Unii, nawet bardzo dobrych i niezwykle skutecznych. W XIV wieku byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji po okresie rozbicia dzielnicowego. Właściwie można powiedzieć, że nasz kraj, nasze państwo niewiele znaczyło, prawie nic. I nagle w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, dzięki jednej genialnej decyzji politycznej, mianowicie na skutek doskonałej Unii, jaką zawarliśmy z jednym z państw, staliśmy się potęgą nie tylko regionalną, ale właściwie na skalę Europy. Co ciekawe, tę Unię zawarliśmy z krajem, który nie tylko był różny od nas bardzo kulturowo, cywilizacyjnie wręcz, ale już nie mówiąc o języku, zupełnie inny, nawet nie słowiańskim, ale z krajem, który mało kto pamięta, był naszym wrogiem, z którym toczyliśmy ostre spory i ciężkie wojny. A więc dzięki jednej genialnej decyzji politycznej, czyli dobrze stworzonej Unii, nagle sytuacja się absolutnie odmieniła i Polska, Rzeczpospolita, ta pierwsza Rzeczpospolita stała się mocarstwem. Kiedy próbowaliśmy na początku XVII wieku zawrzeć Unię z Rosją, co byłoby pewnie historycznym absolutnie, czy na skalę światową wydarzeniem, nasi przedstawiciele przedstawiali kilka tylko punktów w Moskwie takiej propozycji. To miało być wieczne przymierze, to miała być wspólna polityka zagraniczna, to miała być wspólna moneta, to miała być wspólna flota na Bałtyku i Morzu Czarnym. To miała być strefa wolnego handlu, albowiem gwarantowano swobodę handlową od granicy z Persją do granicy z Niemcami. Pozwalano również przedstawicielom obydwu narodów na zajmowanie wzajemnie urzędów oraz zakładanie szkół i kolegiów, czyli krótko mówiąc na wolność wyznania i sumienia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, proszę Państwa, że nasze doświadczenia wskazuje, że tworzenie dobrych Unii przy różnorodności państw, które je tworzą, przy różnorodności musi się opierać na pewnych fundamentalnych założeniach, od których obecna Unia Europejska, śmiem twierdzić, za daleko odeszła. Mianowicie musi tworzyć się taka federacja wyłącznie na tym, co jest wspólne i nie starać się narzucać poszczególnym krajom składowym tego, co jest sprzeczne, czy to z tradycją właśnie kulturową, czy prawną, czy nawet gospodarczą poszczególnych państw. A więc zbudowanie takiej wspólnoty, takich Stanów Zjednoczonych może się opierać wyłącznie na tym, co wspólne i nie może przekraczać tej granicy zbyt daleko, ponieważ tworzy to naturalne napięcie. Obecna Unia Europejska idzie w dokładnie odwrotnym kierunku i można powiedzieć, staje się powoli absurdem na różnych polach. Na polu prawnym staje się takim absurdem, ponieważ ujednolica zasady prawne, czyli narzuca poszczególnym krajom rozwiązania, które są często sprzeczne fundamentalnie nawet z tradycjami prawnymi tych państw. Na polu ekonomicznym ogranicza konkurencję między poszczególnymi krajami poprzez to ujednolicanie właśnie konkurencja między systemami gospodarczymi, podatkowymi zmniejsza się, co powoduje tak naprawdę to zmniejsza impulsy prorozwojowe. Konkurencja jest dobra, konkurencja jest zdrowa dla gospodarki, więc ujednolicanie wszystkiego i narzucanie wspólnych rozwiązań oczywiście hamuje rozwój gospodarczy, z czego skutkiem jest obecny kryzys.
No i na polu politycznym można powiedzieć też Unia Europejska w tej chwili idzie w złym kierunku, ponieważ punktem wyjścia było takie założenie równowagi między Paryżem a Berlinem, czyli najważniejszymi krajami tworzącymi Unię. Tymczasem ta równowaga już dawno zginęła i Europa jest tak naprawdę zdominowana przez jedno państwo. Dla przykładu Stany Zjednoczone mają tę równowagę w pewien sposób zagwarantowane poszczególnych państw, ponieważ każdy z krajów, każdy ze stanów posiada taką samą liczbę senatorów, a więc można powiedzieć, że na tym poziomie stanowienia prawa wszystkie te kraje związkowe tworzące tęże federacje mają tyle samo do powiedzenia. W Unii Europejskiej jest zupełnie odwrotnie. No i ten element, o którym jeden z moich przedmówców powiedział bardzo słusznie, tego i tej braku legitymacji do sprawowania władzy. W Unii Europejskiej bez przerwy mówi się o demokracji, upomina się różne kraje z tego tytułu, iż rzekomo o demokracji nie posiadają albo ją ograniczają, a tymczasem Unia Europejska jest bodajże jednym z najbardziej niedemokratycznych państw na świecie, bo za państwo je można uznać. I tak naprawdę żaden z jego organów, żadna z jego władz poza parlamentem nie pochodzi z wyborów, a więc nie ma takiej legitymacji. W tym kontekście warto wspomnieć, dlaczego Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem. Po pierwsze, czuli, że nie są reprezentowani przez władze w Brukseli, ponieważ oni ich nie nominowali, nie powoływali, nie mają żadnego wpływu na te władze, nie mogą ich odwołać, a więc te władze brukselskie są poza ich jakąkolwiek kontrolą. A po drugie, odczuwali, że tenże rząd, superrząd brukselski jest po prostu nieefektywny. Kiedy rozmawiałem z Brytyjczykami przed Brexitem, oni mówili mi, po co nam taki rząd, który jest daleko i który nie działa. Woli mieć taki, który jest blisko, który działa i na który mamy wpływ, który możemy odwołać, możemy zawsze zmienić władzę poprzez wybory i tak dalej, i tak dalej. A więc te wszystkie mankamenty, o których mówiłem, powodują, że Europa zbyt daleko odeszła od zdrowej koncepcji budowania Unii, którą, tak powiedziałem, my w Polsce bardzo dobrze wyczuwamy i w sposób naturalny, historyczny rozumiemy, i poszła w zupełnie inną stronę, co powoduje różnego rodzaju napięcia, a w efekcie Unia Europejska jest krajem jednego permanentnego kryzysu gospodarczego, demograficznego, finansowego, a ostatnio także imigracyjnego, z którym to instytucje europejskie nie potrafią sobie po prostu poradzić, co jest dowodem najlepszym na to, że tego typu rząd budowany w takich oparciu o te koncepcje po prostu nie działa. A skoro nie działa, staje się niepotrzebny Europejczykom. A skoro tak, to Europejczycy zadają sobie pytanie, jaki kształt ta Unia powinna na nowo przybrać. I proszę Państwa, ta odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy spojrzeć w ujęciu historycznym na Unię Europejską i przekonujemy się, że dopóki Unia Europejska była głównie związkiem państw o charakterze gospodarczym, przy minimalnej ingerencji w inne sfery działalności państwa, do tej pory przynosiła Europejczykom ewidentne korzyści. A więc wspólny rynek i te słynne cztery swobody przepływu towarów, osób, kapitału i usług były tym, co przynosiły Europejczykom korzyści. A to jest w momencie, kiedy zaczęło się ujednolicanie, czyli narzucanie na siłę pewnych rozwiązań, i to zwłaszcza niestety w duchu pewnej określonej lewicowej ideologii, Unia Europejska stała się strefą jednego wielkiego, permanentnego kryzysu, z którym sobie nie potrafi poradzić. Wnioski są, wydaje się, proste. Jeżeli Unia Europejska ma być rodzajem federacji, ma być rodzajem Stanów Zjednoczonych Europy i przetrwać dłużej, to po prostu musi wrócić do tego etapu i do tego stanu, do tej struktury, jaką miała na początku, ponieważ wtedy po prostu działała i była funkcjonalna. Jeżeli tak się nie stanie, to poszczególne kraje i poszczególni obywatele, poszczególne państwa i ich obywatele będą musieli stanąć wobec pytania, być może wyrażonego w formie referendum, czy jeszcze w takiej Unii po prostu opłaca się im zostawać. Ponieważ pamiętajmy, że polityka zagraniczna, a Unia Europejska jest aspektem tejże polityki zagranicznej, to nie jest sfera sentymentów i emocji, tylko interesów. Dopóki kraje europejskie będą widziały interes w tym, aby Unia Europejska istniała, i dopóki Europejczycy będą widzieli swój własny interes w istnieniu tego typu związku, zwłaszcza interes w postaci materialnej, znaczy po prostu podnoszenia dobrobytu, podnoszenia jakości życia, tak długo ten związek będzie miał sens. Jeżeli nie, to będziemy musieli stanąć przed męską decyzją, jak z tego problemu wyjść i jak to zrobić. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zapraszam pana ambasadora, pana profesora Teodora Mologa.
Dzień dobry. Good day to all of you assembled here in Poland's legislative body. The Sejm, which has seen much worse days. I can remember such days when Pope John Paul I was assassinated, giving way to John Paul II, the first non-Italian to represent Christ on this earth in centuries. I can also remember the days before President Reagan was ignored and he gave over the objections of many of his speechwriters those words where he demanded, Mr. Gorbachev, tear down that wall. Dzień dobry, szanowni państwo, wszyscy zgromadzeni w tym ciele legislacyjnym Rzeczypospolitej w Sejmie, miejsc, które widziało gorsze dni. Ja pamiętam takie dni, gdy po śmierci Jana Pawła I była próba zamachu na Jana Pawła II, pierwszego niewłoskiego reprezentanta Chrystusa na ziemi od wielu, wielu lat. Pamiętam dni przed momentem, gdy prezydent Ronald Reagan zignorował obiekcje swoich urzędników z Departamentu Stanu i żądał od pana Gorbaczowa, aby zniszczył ten mur. Those were darker days for Poland, when this body was filled to the brim with communist sycophants, cynically bringing an agenda of oppression to their own people and for their own personal power and wealth. Today, it is morning in Poland, where the last elections returned not a single socialist to this legislative assembly. Let me congratulate Poland on being the soundest country in Europe, if not the whole world. To były czarne dni dla Polski, gdy Sejm był pełny komunistycznych karierowiczów, którzy w sposób cyniczny chcieli implementować swoją agendę prześladowań i opresji przeciwko własnemu narodowi i mając na uwadze tylko i wyłącznie własne korzyści. Dzisiaj można by powiedzieć, że nastąpił poranek w Polsce, z tego względu, że ostatnie wybory nie wprowadziły żadnego otwartego socjalisty do tego ciała legislacyjnego. Więc chciałbym pogratulować Polsce z tego tytułu, że jesteście najbardziej rozsądnym narodem w Europie, jeśli nie w całym świecie. Poland finds itself at a crossroads this day, a changing world with a penchant for relativistic morality encroaches upon this country and others, and yet this country has always known the difference between good and evil, between right and wrong, between moral stances and wavering negotiation. Ahead of their time, the Poles rejected Nazism and communism both. Ahead of their time, the Poles managed to bring the power of the market to the fore in their own nation. Ahead of their time, Poland has seen that the 21st century will be dominated by the nation state and not glorified regional integration mechanisms or globalization. Poland understands what sovereignty means. Polska dzisiaj stoi przed wyborem. Mamy do czynienia ze zmieniającym się światem, który ma tendencję ku relatywistycznej moralności, która to moralność coraz bardziej podnosi głowę w tym kraju, jak również w innych krajach. A pomimo tego wszystkiego, ten kraj zawsze znał różnicę między dobrem a złem, między tym, co słuszne, a tym, co haniebne, między moralnymi postawami, a relatywistycznymi negocjacjami. Polacy wyprzedzili swoje czasy. Polacy odrzucili nazizm, komunizm jednocześnie. Polacy byli w stanie przynieść siłę rynku do centrum, można by powiedzieć, swojego narodowego życia. Polacy zrozumieli, że XXI wiek będzie zdominowany przez państwa narodowe, a nie przez jakieś wychwalane przez elity regionalne, integracjonistyczne mechanizmy czy globalizację. Polska rozumie doskonale, czym jest suwerenność. There is a tendency towards rewriting history on this continent, which must be addressed. What has evolved into the EU has taken to claiming credit for all the post-war peace, a peace which was and is the cornerstone of NATO,
the American bases peppered throughout Germany, and the nuclear weapons we parked in Turkey and Holland. The Pax Americana didn't come from the European coal and steel community. Those institutions were part of the peace taking, not their cause. It was the American burden and our contribution in blood and might that secured European freedom. Istnieje tendencja do spisania na nowo historii tego kontynentu, na którą warto zwrócić uwagę. To, co obecnie nazywa się Unią Europejską, twierdzi, że to ta instytucja jest odpowiedzialna za zachowanie pokoju na kontynencie europejskim po II wojnie światowej. Pokoju, które tak naprawdę było zapewniane przez NATO i amerykańskie bazy, które były rozsiane w Niemczech i przez głowice nuklearne, które umieściliśmy w Turcji i Holandii. Pax Americana nie powstała w wyniku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Te instytucje były częścią pokoju, ale tak naprawdę korzystały z tego pokoju. To amerykański wysiłek i nasza kontrybucja we krwi, skarbie i potędze zapewniła europejskim narodom wolność. Of course, Poland being victimized under communism so shortly after Nazism might rightly ask, what peace we speak of? Decades of oppression gave rise to the heroes of the anti-communist solidarity movement and Saint John Paul II the Great, who smiles down on us here today. They who saw the better life in their people could have had the courage to take it to transform history. Shall the European Union take credit for their courage too? Oczywiście Polska była ofiarą pod komunizmem, tuż po nocy nazizmu i Polacy mają prawo pytać, o jaki pokój nam chodzi. Po dekadach prześladowań, które przyczyniły się do powstania wielkich narodowych bohaterów antykomunistycznego ruchu Solidarność, jak również świętego Jana Pawła II Wielkiego, który dzisiaj patrzy na nas z nieba, oni wszyscy widzieli lepsze życie dla swoich narodów i mieli odwagę podjąć ten wysiłek, aby zmienić historię. Czy Unia Europejska również chce wziąć odpowiedzialność za ich wysiłek? Enough about the past. The future is what we are here to discuss. Poland has throughout the last decades flourished, having freed its people and freed its economy. Under the capitalist free market system that won the Cold War, the Poles are today more prosperous than ever before. Poland has become an integral security partner and a dear friend of the United States, one of the few which spends a serious amount on its own defense and is concerned with the nationhood and culture of its own people. Natomiast dość rozważania o przeszłości. Zgromadziliśmy się tutaj, aby mówić o przyszłości. Polska rozwija się, Polska uwolniła się, uwolniła swoją gospodarkę. Pod wolnorynkowym systemem, który wygrał zimną wojnę, Polacy dzisiaj znajdują się w sytuacji najlepszej w swojej historii. Jednak Polska stała się również integralnym partnerem bezpieczeństwa i dobrym przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Jednym z niewielu krajów, który w sposób odpowiedzialny wydaje odpowiednie kwoty na swoją własną obronę i który bardzo przejmuje się losem swojej tożsamości narodowej, jak również kultury własnego narodu. Poland is a truly reliable actor in what could be called an unstable neighborhood. Poland has become an emerging leader within the EU, flanked by its allies in the Visegrad and the Intermarium nations. I am told one day even Poland may go into space. Polska jest naprawdę wiarygodnym aktorem, można by powiedzieć, w niestabilnej okolicy. Polska stała się wiodącym liderem w tym regionie w Unii Europejskiej wraz ze swoimi sojusznikami z Grupy Wyszehradzkiej, z Grupy Państw Międzymorza. Słyszę nawet często o tym, że Polacy chcą powrócić w kosmos. America is encouraged by these developments, but most of all we are proud that Poland has stepped up to the challenge of leadership and that pride is shared by the millions of Polish Americans back home in the United States.
Those proud and good people of some 10 million are distinguished Americans and a bulwark to our republic. Having grown up in the city of Philadelphia, the birthplace of liberty and the literal city of brotherly love, I can attest firsthand that the Polish contribution to America was monumental, and we are grateful to you for it. You see, my best friend growing up was Franny Oldinski, and I pause to remember him here and his family today. I don't have to remind you that Pulaski, having led the losing side of a civil war, escaped a death sentence by leaving for America. There he served as a brigadier general in the Continental Army, commanded its cavalry. He served General George Washington's army at the Battle of Brandywine and died leading a cavalry charge at the Siege of Savannah at the age of 31. Pulaski later became known as the father of the American cavalry. Ameryka patrzy przychylnie na ten rozwój, ale przede wszystkim jesteśmy dumni, że Polska przejęła na siebie rolę przywództwa i że ta duma jest dzielona również z ogromną ilością 10-milionową Polonią w Stanach Zjednoczonych. Te dumne i dobre osoby są bardzo znaczącymi Amerykanami i można by powiedzieć, że są kręgosłupem Republiki. Gdy wychowywałem się w Filadelfii, można by powiedzieć, w miejscu, gdzie narodziła się wolność amerykańska, mogę z pierwszej ręki powiedzieć, że polski wkład do Ameryki był monumentalny i jesteśmy wam za to ogromnie wdzięczni. Widzicie, mój najlepszy przyjaciel, gdy dorastałem, niejaki Franciszek Ołdyński, był Polakiem i tutaj właśnie bardzo mile wspominam jego i jego rodzinę. Nie muszę wam również przypominać o tym, że Kazimierz Pułaski po tym, jak przegrał swoje liczne potyczki w polskiej wojnie domowej, uciekł do Stanów Zjednoczonych. Tam służył jako generał w armii kontynentalnej i był odpowiedzialny za kawalerię. Uratował generała Jerzego Waszyngtona i jego armię w bitwie pod Brandywine i umarł, prowadząc szarże podczas oblężenia Sawany, mając 31 lat. Pułaski następnie został nazwany ojcem amerykańskiej kawalerii. Like them, the challenges ahead for Poland and the United States are many, but we are confident that Poland will continue to be ahead of the curve, seeing afar which forks in the road are best to take and which to avoid. For better or worse, other European nations remain mired in the battles of the past, some as old as their nations themselves. The great question of the day, your question at this conference in Europe, is whether or not to form a federal entity, suborning the nation state to a larger union. There are many reasons on paper for the idea to be appealing. Unfortunately, some ideas are better left on paper. Podobnie jak w tamtych czasach, wyzwania stojące przed Polską i Stanami Zjednoczonymi, jest wiele tych wyzwań, ale jesteśmy przekonani, że Polska ciągle będzie miała tą swoją zdolność profetyczną i będzie wiedziała, czego unikać, a jakich wyzwań się podjąć. Niezależnie od tej sytuacji, inne europejskie narody, wydaje się, że pozostają, żyją nadal przeszłością, podobnie jak ich narody. Wielkim pytaniem dnia dzisiejszego w Europie jest to, czy Europa będzie kontynuowała kurs ku podmiotowi federalnemu, który podporządkuje państwa narodowe większej Unii. Jest wiele powodów na papierze świadczących o tym, że ta idea jest czymś bardzo atrakcyjnym. Niestety, najlepiej często jest tak, że najlepiej, aby niektóre idee pozostały tylko i wyłącznie na papierze. Some of the greatest nations on the planet make up the European Union. The identities that make up those places have been forged through the fire and flames of thousands of years of history and civilization. To try and subsume them into one larger and homogeneous European identity is fantasy. To force them through the homogenizing meat grinder is a serious crime. Jedne z najbardziej znaczących i wspaniałych narodów na Ziemi współtworzą ową organizację. Tożsamości, które powstawały w wyniku, można by powiedzieć, przez kuźnię historii, przez setki lat cywilizacji i różnego rodzaju walk,
próba podporządkowania i włączenia ich w jakiś większy, homogeniczny, jakąś większą homogeniczną europejską tożsamość są fantazją. Zmuszają do homogenizacji, która jest tak naprawdę, moim zdaniem, ciężkim przestępstwem. Even America, with a history much shorter than almost any European country, made up entirely of outcasts and pioneers who opted into the American idea, had trouble forming a cohesive whole. When brother turned against brother in the Civil War in 1865, General Lee, who would command the rebel forces of the Southern secessionists, gave a justification for his defection from the Unionist cause, saying, "I cannot draw my sword against my fellow Virginians." His state loyalty superseded his loyalty to the Union, and as Virginia proclaimed secession from the Union, so did he. Now ask yourselves, could any of you draw a sword against your fellow Poles in the name of Brussels? Nawet Ameryka z historią o wiele krótszą niż większość europejskich krajów, która powstała w wyniku działalności pionierów, jak również wówczas uznawanych za przestępców, którzy stworzyli amerykańską ideę, miała wielkie problemy z tworzeniem jednej koherentnej całości. Gdy rozpoczęła się bratobójcza walka w 1865 roku, generał Lee, który następnie przewodził wojskom rebeliantów, południowych secesjonistów, w następujący sposób usprawiedliwił swoje porzucenie unionistycznej sprawy i powiedział: nie mogę wyciągać szabli przeciwko moim braciom z Virginii. Jego lojalność wobec stanu była większa niż lojalność wobec Unii, wyprzedzała ją. I w miarę jak Virginia ogłosiła swoją secesję z Unii, tak samo i on odłączył się od Unii. I teraz zadajcie sobie Państwo pytanie, czy ktokolwiek z Państwa byłby w stanie wyciągnąć szablę przeciwko innym Polakom w imię Brukseli? Europe can never have a union as tightly knit as America's. Different circumstances demand different means and different ends. Herding together now 27 or more cultures, nation states, histories, every one of which is thousands of years old, is an impossible affair, no matter how beautiful that ideal may be in theory. There is a reason no one speaks Esperanza today. We children of the West have much in common and always will. Christianity, Roman law, the Latin language, respect for the freedom of the individual to act on their own conscience. That is all we need to agree on. Everything else flows naturally. Europa nie może mieć takiej samej Unii jak Stany Zjednoczone. Różne okoliczności wymagają różnych środków i różnych celów. Zmuszanie 27 podmiotów państwowych czy kultur, państw narodowych, które mają różne historie, różne doświadczenie, 1000 lat historii i doświadczeń za sobą, jest czymś niemożliwym, niezależnie od tego, jak pięknie to brzmi na papierze. Nikt dzisiaj przecież nie posługuje się językiem Esperanto. My, dzieci Zachodu, mamy tyle wspólnego ze sobą i zawsze będziemy mieli chrześcijaństwo, prawo rzymskie, język łaciński i poszanowanie wolności dla indywidualnego sumienia. Tylko tyle i aż tyle nas łączy, a reszta wynika z tego. In the context of our discussion here today, we should remember that sovereignty and globalism refer to different reference points for understanding the primary locus of political activity. Sovereignty points to the nation state as the primary player in geopolitical action, while the globalist vision prefers to place this primacy or locus of attention at the supranational level, either in groups such as the European Union or the United Nations, or to more nebulous realities such as the so-called global community or international society.
W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji powinniśmy pamiętać o tym, że suwerenność i globalizm mają na różne punkty odniesienia. Punktem odniesienia dla suwerenności jest państwo narodowe. Jako główny gracz, można by powiedzieć, w działalności geopolitycznej, podczas gdy wizja globalistyczna preferuje ponadnarodowe poziomy, ponadnarodowe instytucje. Możemy to widzieć chociażby na przykładzie Unii Europejskiej czy ONZ-u, czy w przypadku takich chociażby bełkotliwych rzeczywistości, jak tak zwana globalna społeczność czy międzynarodowa społeczność. These are two necessarily competing worldviews, because one must necessarily take primacy over the other when they directly clash. To są dwa przeciwstawne poglądy na świat, ponieważ tylko jeden z tych poglądów może w ostateczności zwyciężyć, gdy dochodzi do wyraźnej walki między nimi. We should examine this binomial tension first in the context of the recent presidential elections in the United States, which could not be understood at least in part as a victory of the nationalist or sovereignty worldview over a globalist worldview. Afterward, I would like to offer a few brief reflections on parallels in Europe today. Więc powinniśmy popatrzeć na owe napięcie, po pierwsze z punktu widzenia niedawnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które mogą być postrzegane, przynajmniej w jakiejś mierze, jako zwycięstwo nacjonalizmu bądź światopoglądu opartego na suwerenności narodowej nad globalistycznym światopoglądem. Następnie chciałbym ukazać pewne paralele paralele występujące w Europie dzisiaj. This debate harkens to an important principle of social philosophy that permits a more nuanced approach. This principle has been in the background of recent discussions, even though its name has not been specifically invoked. This is the notion of subsidiarity, a concept which you in Poland are very familiar. Więc ta debata odwołuje się przede wszystkim do bardzo istotnej zasady filozofii społecznej, która pozwala na przeprowadzanie czy na jakby realizowanie bardziej zniuansowanego podejścia. Ta zasada, można by powiedzieć, stanowi tło dla ostatnich dyskusji, choć często jej nazwa nie jest wypowiadana. Chodzi tutaj oczywiście o zasadę pomocniczości, koncepcję, która nie powinna być wam obca w Polsce. Subsidiarity is a principle that limits government activity to that which is strictly necessary, favoring the lower levels of society to take responsibility for everything that they can. Even though this word, subsidiarity, entered our political vocabulary only in the last century, the idea has a long intellectual history, as old as European political thoughts. Its origins can be traced back to classical Greece, and it is taken up by Aquinas, the medieval scholastics. Johannes Althusius developed his principles in connection with his theories of secular federal states in the 17th century, and one can find subsequent echoes of it in the thought of the political actors and theorists such as Montesquieu, Locke, Tocqueville, Lincoln, and others. Oczywiście nie jest to nowa zasada, nowa koncepcja. Generalnie chodzi o to, że instytucje, które stoją na wyższym poziomie, nie powinny ingerować w te działania, które mogą być skutecznie załatwione przez instytucje niższej rangi czy niższego poziomu. Pomimo tego, że słowo subsydiarność weszło do naszego słownictwa politycznego w ostatnim stuleciu, idea ma za sobą długą historię intelektualną, podobnie tak samo jak europejska myśl polityczna. Jej początki sięgają klasycznych Greków, a następnie były podejmowane przez świętego Tomasza Zakwinu, jak również średniowiecznych scholastyków. Johannes Althusius już chociażby rozwijał ową zasadę w powiązaniu ze swoimi teoriami świeckiego federalnego państwa w XVII wieku i można również znaleźć pewnego rodzaju echa tej myśli u politycznych aktorów i takich teoretyków jak Montesquieu, Locke, Tocqueville, Lincoln czy nawet Proudhon. The Roman Catholic Church, which is now more often associated with globalism, has been the major proponent of the principle of subsidiarity. And I would quote to you Pope Pius himself in 1931 when he wrote in his own words, just as it is gravely wrong to take from individuals
what they can accomplish by their own initiative and industry and give it to the community, so also it is an injustice and at the same time a grave evil and disturbance of right order to assign to a greater and higher association what lesser and subordinate organizations can do. For every social activity ought to, of its very nature, help to furnish the members of the body social and never destroy and absorb them. Kościół rzymskokatolicki, który obecnie niestety jest coraz częściej kojarzony z globalizmem, jest wielkim rzecznikiem tej podstawowej zasady. Jak pisał papież Pius XI w swojej encyklice w 1931 roku, cytuję, podobnie jak nie można zabierać jednostkom to, co mogą osiągnąć własnymi wysiłkami, tak samo jest wielką niesprawiedliwością, aby rozrastały się kompetencje, instytucje, podmioty na wyższych poziomach kosztem właśnie tych osób, tych jednostek, które się pod nimi znajdują. Dla każdej działalności, każda działalność społeczna poprzez swoją naturę powinna pomagać wszystkim osobom ciała politycznego, ciała społecznego, a nigdy nie dążyć do ich zniszczenia ani do ich wchłonięcia. In the United States, applications of this principle are evident. The federal government should only take responsibility for those things that can be handled at the federal level, such as national defense, monetary, and physical policy. The basic rule of thumb for subsidiarity is if the individual, family, local community, or lower level of society can handle a given task, they should be allowed to do it. It is a principle aimed at curbing government, federal or supranational, overreach and promoting local and individual initiative and creativity. W Stanach Zjednoczonych aplikacja tej zasady jest ewidentna. Rząd federalny jest tak skonstruowany, przynajmniej w teorii, aby wziąć odpowiedzialność tylko i wyłącznie za te działania rządu, takie jak obrona narodowa, polityka fiskalna, monetarna, czy budowanie chociażby międzystanowych autostrad. Czyli krótko rzecz ujmując, ta zasada wskazuje na to, że jeśli jednostka, rodzina, lokalna społeczność, bądź niższe poziomy społeczeństwa mogą w sposób skuteczny zrealizować swoje zamiary, to należy im na to pozwolić. Jest to zasada, która przyczynia się do tego, że przesadne kontrole czy ingerencja ze strony rządu, federalnych czy ponadnarodowych struktur są po prostu hamowane. I w ten sposób pozwala się na rozwój lokalnej, jednostkowej, jak również kreatywnej inicjatywy. The Trump revolution, and it can only be called that, is a direct result of people's instinctive longing to have a say in setting the conditions under which they live, work, and raise their children. It is an appeal to the principle of subsidiarity. People articulate this in different ways, often as a negative reaction to hyper-regulation, heavy-handed government overreach, and invasive laws dictating how even the most basic human activities must be carried out. This reaction extends even further, touching upon the often unwritten but fiercely enforced rules of political correctness that impinge upon the freedom of thought, speech, and written expression. Rewolucja Trumpa, bo inaczej tego nie da się nazwać, jest właśnie wynikiem takiego instynktywnego zapotrzebowania prostych ludzi na udział w kształtowaniu okoliczności, w jakich przyszło im żyć, pracować i wychowywać swoje dzieci. Jest to odwołanie do zasady subsydiarności, czyli pomocniczości. Ludzie artykułują to w różny sposób, często jako negatywna reakcja na hiperregulację wielkiego molochu państwowego, czy przeciwko na przykład prawom, które zbyt daleko ingerują w nawet najbardziej podstawową ludzką działalność, ale które muszą być przeprowadzone. Ta reakcja również obejmuje często niepisane, ale bardzo mocno egzekwowane reguły politycznej poprawności, które tak naprawdę ograniczają wolność myśli, słowa i wolność prasy nawet.
This overreach, hyper-regulation, and micromanagement is generally and correctly perceived as the fruit of the hubris of an elite vis-a-vis the common man, the higher versus the lower classes, and the establishment over the citizens. It is perceived as a sense of superiority that wishes to instruct and conform the masses according to its enlightened understanding of the way that the world should be and people should think and should behave. To przekraczenie przez państwo, przez moloch państwowych swoich kompetencji, ta hiperregulacja i mikrozarządzanie jest generalnie i słusznie postrzegane jako owoc pełnych pychy elit, które stoją vis-a-vis prostego człowieka, czyli instytucji na wyższym poziomie, które kierują swoją działalność przeciwko niższym klasom i porównania establishmentu, który działa przeciwko własnym obywatelom. Jest to postrzegane jako poczucie, jako prawo, można by powiedzieć, czy wyższość nad swoimi obywatelami, jak również prawo do mówienia im, czego mogą, a czego nie mogą robić, w ten sposób kontrolując masy według swojego oświeconego rozumienia sposobu, w jakim świat funkcjonuje i sposobu, w jakim to się narzuca prostym ludziom. Despite their constant lip service to accompanying diversity, the academy and social elites in reality have attempted to impose a new homogeneity. They have valued consistency, regularity, and uniformity over freedom, initiative, and true creativity. Yet in a world where everything has been discovered, decided, and predetermined, is ultimately is boring and claustrophobic world, a world that stifles and destroys the creativity of the human spirit, the Trump revolution is ultimately a reaction to control. Pomimo stałej narracji, retoryki o tym, że jesteśmy za różnorodnością emanującej z elit społecznych, z uniwersytetów, zasadniczo chcieli nam narzucić tak naprawdę nową homogenizację. Oni doceniają stałość, regularność i uniformizm ponad wolność, inicjatywę i prawdziwą kreatywność. Jednak świat, gdzie wszystko już zostało odkryte, o wszystkim już zdecydowano i wszystko już z góry jest założone, jest klaustrofobiczny i nudny. Taki świat niszczy kreatywność ducha ludzkiego. I rewolucja Trumpa jest w ostateczności reakcją na tego typu kontrolę. Let us shift gears for just a moment and look to Europe, and especially the relationship between the European Union and the different member states, including this one. Rzućmy teraz okiem na Europę, na to, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej w stosunku do swoich państw członkowskich, w tym do tego państwa członkowskiego. By its own charter, the European Union recognizes a relationship of subsidiarity with the individual states. In theory, at least, it imposes upon itself the obligation to limit its intervention into lesser or lower forms of social organization and to perform only such tasks that the lesser group cannot accomplish for itself without assistance. The principle of subsidiarity is actually defined in Article 5 of the Treaty of the European Union. Na podstawie własnych traktatów, własnego prawa Unia Europejska oficjalnie uznaje relacje między pomocniczością a poszczególnymi państwami. Oczywiście chodzi tutaj o teorię, ponieważ narzuca, czy jakby wymaga od siebie, obliguje się do tak naprawdę do interwencji w mniejsze formy egzystencji czy w mniejsze podmioty społecznej organizacji i żąda od siebie wykonywania tylko tego typu zadań, które mogą z powodzeniem być przeprowadzone i wykonywane przez podmioty o mniejszych rozmiarach. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the European Union shall act only if and insofar as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the member states, either at the central level or at a regional level or at the local level, but can rather be by reason or of scale
the effects of the proposed action be better achieved at the Union level. In other words, the European Union has limited itself and is not acting on its own principles. Jak czytamy w artykule 5 traktatu ustanawiającym Unię Europejską, że według zasady pomocniczości w tych dziedzinach, które nie podpadają pod ekskluzywną kompetencję czy wyłączną kompetencję Unii, wówczas instytucje unijne będą działały tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie owe zastane sytuacje nie mogą być rozwiązane w jakikolwiek inny sposób przez poszczególne państwo narodowe. Czy chodzi o poziom centralny, czy chodzi o poziom regionalny, czy nawet lokalny. I w związku z tym można by powiedzieć, że Unia Europejska napisała prawo, którego sama nie przestrzega. According to the EU glossary itself, subsidiarity aims to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen and that constant checks are made to verify that action at the EU level is justified in light of the possibilities available at national, regional and local levels. Więc według samej Unii Europejskiej pomocniczość dąży do tego, aby zapewnić, że decyzje podejmowane blisko obywateli są właśnie podejmowane blisko obywateli i że ciągły monitoring sposobu przeprowadzania tego typu działań ze strony Unii Europejskiej jest usprawiedliwione w świetle możliwości, które są na poziomie narodowym, regionalnym czy lokalnym. Adherence to the principle of subsidiarity results in a genuinely pluralistic society, which is a union of lesser societies, each of which maintains its own identity, function, and sovereignty. If the lesser associations are reduced to mere agencies of the higher, the result is the monolithic state, which expresses the essence of social totalitarianism and the reduction of all societies to one omnicompetent society. Podporządkowanie się zasadzie pomocniczości doprowadza do powstania naprawdę różnorodnego społeczeństwa, które w połączeniu z mniejszymi podmiotami, każde zachowując swoją tożsamość, autonomię, suwerenność i funkcje, mogą w sposób skuteczny funkcjonować. Jeśli instytucje niższego poziomu są zasadniczo zredukowane do bycia rzecznikiem wyższego poziomu, wówczas mamy do czynienia z państwem monolitycznym, którego ekspresją jest właśnie esencja społecznego totalitaryzmu. Chodzi tutaj o redukcję wszystkich społeczeństw do jednego kontrolowanego społeczeństwa. In Europe, this genuine pluralism is manifested in the distinct individuality of the states it comprises, resulting in an authentic collection of cultures. Italian culture cannot be reduced to generic European culture, nor can French, German, or Polish culture. Attempts to homogenize European norms and regulations so that all member states look and act exactly alike do violence to the rich history and individuality of each people and culture and deprive Europe and the world of creativity that lies within these dynamic traditions. W Europie ta prawdziwa różnorodność manifestuje się przede wszystkim w dystynktywnej indywidualności każdego z państw członkowskich, którego rezultatem jest, można by powiedzieć, piękna kolekcja, mozaika kultur. Włoska kultura nie może być zredukowana do jakiejś ogólnej europejskiej kultury. Tak samo nie można redukować francuskiej kultury, niemieckiej kultury czy polskiej kultury. Próby homogenizacji europejskich norm i regulacji, aby państwa członkowskie wyglądały i działały w sposób identyczny, są pogwałceniem bogatej historii i indywidualności każdego narodu i każdej kultury tegoż narodu i odbierają Europie i światu ową kreatywność, która znajduje się w tych dynamicznych tradycjach. It seems evident to me as an American that the recent growth of populist movements throughout Europe is a direct result
of an instinctive understanding that the fundamental principle of subsidiarity is no longer duly respected or appreciated. A top-down approach to governance, where the smaller is subsumed into or supplanted by the greater, is in fact oppressive and ultimately, I believe, unsustainable. Wydaje mi się, jako patrząc z punktu widzenia Amerykanina, że ostatnio widoczna popularność ruchów populistycznych, nacjonalistycznych w Europie jest właśnie wynikiem takiego instynktywnego zrozumienia przez narody europejskie tej fundamentalnej zasady pomocniczości, która nie jest już szanowana i nie jest stosowana. Sposób rządzenia, taki z góry na dół można by powiedzieć, gdzie to mniejsze jest wchłaniane przez większy organizm lub po prostu do niego dołącza w sposób gwałtowny, jest tak naprawdę formą opresji i w długiej i z punktu widzenia przyszłości nie jest w stanie się utrzymać. My European friends, our new US president has vowed to make America great again. Poland finds itself ahead of that curve too. The post-1989 generation has already made Poland great again. It does so by being Polish. It is time for this country and all the countries in Europe to rise up to their natural role as proud leaders. And I am thankful for this opportunity to witness its beginning. Moi przyjaciele, mój nowy prezydent, prezydent Stanów Zjednoczonych, zamierza uczynić Amerykę wielką znów. Polska ponownie znajduje się w ważnym momencie swojej historii, można by powiedzieć w momencie profetycznym. Pokolenie Polaków, które tworzyło Polskę po 1989 roku, już w jakiejś mierze zbudowało polską wielkość, a uczyniło to przez to, że pozostaliście Polakami. Nadszedł czas, aby ten kraj ponownie odzyskał swoją rolę jako dumnego lidera i jestem wdzięczny za możliwość, aby być tego świadkiem. Thank you. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi. Mamy kilka minut na ewentualne pytania od państwa, tylko bardzo proszę króciutkie. Ewentualnie, jeżeli ktoś... Czy można? Proszę. Roman Poturalski, Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo. Zajmujemy się obecnie problemem, w którym Unia Europejska poszła bardzo daleko. Chodzi o unijne prawo rodzinne. Unia Europejska ustanowiła zasady, zgodnie z którymi sprawy rodzinne są załatwiane w miejscu, w państwie, w którym rodzina przebywa, niezależnie od tego, czy ma jakiekolwiek społeczne związki. Powoduje to wiele tragedii. Powoduje to tragedie w sytuacjach, w których... Przepraszam, krótko do pytania. Chodzi o kwestię prawną. Czy w Stanach Zjednoczonych sytuacja, w której rodzina przybywa do obcego państwa, w którym panuje obcy język, obce warunki i tam załatwiane są wszystkie sprawy rodzinne, także zabierane są dzieci z rodziny. Czy takie coś jest do pomyślenia w ramach amerykańskiej kultury? Dziękuję. Który z panów? Do którego z panów pytanie było? Pytanie oczywiście do pana ambasadora, pytanie o stanowisko amerykańskie w tym zakresie. Czyli rozumiem, że chodzi o sytuację, gdy amerykańskie dziecko czy obywatel amerykański jest w jakiś sposób rodzinny, można by powiedzieć, uprowadzany na terytorium innego państwa, tak? Chodzi raczej o zawarcie w standardach kultury amerykańskiej przyzwolenia albo braku przyzwolenia na załatwianie tak szczególnych spraw jak sprawy rodzinne w ramach obcego systemu prawnego. O. Such an important thing as family law to a supranational organization or to a foreign entity. Fortunately, I'm not a lawyer. Na szczęście nie jestem prawnikiem. But there's no way in America that we would devolve our legal system, let alone something as important as the family, to any organization above the state or the federal level. And there's no way that America would let decisions of that sort be made by multilateral
or by supranational organizations. To quote President Trump, America will never join a supranational organization. Nie, oczywiście nie ma takiej możliwości na gruncie amerykańskiej kultury i amerykańskiego prawa, aby przekazywać kompetencje prawne, regulacje prawne w tak istotnej dziedzinie jak rodzina chociażby, jakimś obcym czy ponadnarodowym instytucjom. Jak powiedział prezydent Donald Trump, Stany Zjednoczone nigdy nie dołączą do jakiejś ponadnarodowej organizacji. Kolejne pytanie ewentualnie. Bardzo proszę, pan był pierwszy. Zielony przycisk. Thank you. My name is Paweł Gierych. I'm a freelancer sociologist, and the question will be to Professor Maloch. I hope visiting Warsaw, you already have been shown the monument of US President you mentioned, Ronald Reagan, that I will dare to call the last real leader of the free world. It is significant that he is so seen not only in Poland, but in other Eastern European countries. You can see his monuments in Budapest, in Riga, in Tbilisi, if in Bucharest as well, I'm not sure, but Mr. Rebega will tell you. yes. What am I speaking about? Why am I speaking about it? Not because I naively assume that President Donald Trump's main aim is to have any monuments here. I am sure he prefers to have monuments in Washington, D.C. or in Mount Rushmore, what I also wish him. But I want to speak about it because I want to ask you about Donald Trump's attitude towards a very important part of Ronald Reagan's heritage in international politics. This heritage is a birth control attitude. Many American presidents, including Nixon, including Johnson, including Kennedy, have forced birth control, and of course also Clinton and later, have forced birth control in international world as a way of preserving American domination over the world. But in Europe we have a situation that Mr. Sadowski was mentioning here, that we are aging very, very strictly and very quickly, and abortion and birth control are actually depopulating Europe. The problem is that it is for sure, of course, a problem for Poland, for France, for Romania, but also I hope you will notice that it is also a problem for United States of America, at least as long... Czy możemy zmierzać do pytania? Tutaj, yes, przepraszam, że włączyłem się w roli konferansjera, ale naprawdę czas goni. Last words. So I think it's also a problem for United States of America as long as you are interested in having here in Europe still a community of values that you mentioned, of Christianity, of Roman law with you. If you don't want to have here soon an Islamic, for example, civilization. So my question is, if Donald Trump's government wants to change the policy, the American policy of supporting birth control and going back to Ronald Reagan's heritage. Thank you. So the good news, I have two parts of my answer. The good news is that he has already done exactly that. He has informed in an executive order the entire government to go back to the pre-Mexico City decisions about funding abortion in international organizations. It was done in the first week of his presidency. Secondly, he has in his budget defunded Planned Parenthood. So on the social front, Donald Trump, even though he's a pragmatist, he is following the path of the social conservatives. And for that, and I am a social conservative, I give him great applause. But the second part of the answer is, you give Ronald Reagan, well, I love him, too much credit. There were actually three heroes of the Cold War: Ronald Reagan, Margaret Thatcher, and Pope John Paul. Dziękuję bardzo. Marcin Garbowski. I would like to ask you shortly, please.
Ambassador Melk, I would like to ask you, what is your opinion about tightening American, European free trade links? The basic question is whether the transatlantic trade and investment partnership will be proceeded further by your administration. And second question is, since you are a proponent of subsidiarity and the nation state, would you support, or would America support secessionist movements such as the ones in Catalonia, Scotland, and other places which want to create nation states within the European Union? Thank you very much. Two very different questions. The answer to the second part of the question is that although my grandfather was born in Scotland, I still prefer Great Britain. And the United States does not take issues supporting separatist movements. There is a question, of course, which is both a theoretical question and a realistic question about how nations themselves are born and what it takes to be a nation. We'll leave that philosophical question for another day. The answer to the first part of your question is easier. In his first act, President Trump, in a directive, canceled America's participation in the Trans-Pacific Partnership. He's going to be a president of trade relations, but they're all going to be bilateral. The TTIP is dead. While there might be some resurrection of some ideas around European trade, he has already said to the Prime Minister of the United Kingdom, you will have a free trade agreement as soon as it is possible. Dziękuję. Kolejne pytanie? Bardzo proszę. Tylko krótko też. Magdalena Ziętek-Wielomska. Pytanie do pana ambasadora. Odnoszę wrażenie, że w tej chwili mamy do czynienia z sojuszem wielkiego kapitału i różnych środowisk z lewicy kulturowej. I mam pytanie, i odnoszę wrażenie, że wspólnym wrogiem obydwu sił jest klasa średnia, która jest kulturowo, działa raczej konserwatywna i na tyle zamożna, żeby się uniezależnić od dużego kapitału. I moje pytanie jest takie, czy prezydent Trump zamierza, albo jakie konkretnie przewiduje środki, żeby zwiększyć rolę klasy średniej i na ile rzeczywiście jeszcze w zglobalizowanym, ztechnologizowanym świecie klasa średnia może odegrać jakąś rolę? So you have touched on precisely the reason why Donald Trump was elected president. He was elected by the silent majority, by the forgotten man and woman, and he made pledges during the campaign, actually 28 different pledges to that middle class to make their lives better in the next 4 years. I think he'll be judged when he runs for re-election on how he performs. He's a business person and he wants to be judged by if he accomplishes what he set out to accomplish. That means primarily bringing back economic growth to the American economy such that the middle class prospers, such that jobs are returned, and such that American national values are embedded in the lives and education of those families. And I think in 100 days already, he's going down that path, even though there is great opposition, great obstruction, and resistance, primarily from the Democrat Party and from the media. But he will not, I think, step back from his pledge to the American people. Dziękuję. Proszę bardzo. The question to the Professor Theodor Malok. My name is Jan Kuban. I represent Polish-American Foundation for Economical Research and Education. And my question is, may I have your speech, please, for publishing? Because it fits perfectly well with two of our last books we have published. The first one is about the collapse of Soviet Union because of central planning and central government. And the second one is a book about subsidiarity operating in Switzerland. Thank you very much. Excellent, excellent. Well, you have the word.
Indeed, we'll make my comments available. Anyone that wants to use them can use them. I would say that we need to do a better job, I think, in Poland, of tapping into the U.S. Polish-American community. This is a reservoir, a diaspora, if you will, of great strength for Poland. They are basically ambassadors for Poland in the strongest nation in the world, and you should count on them. Dziękuję. Bardzo proszę, pan z tyłu. Marcel Izar, Polish Press Agency. Professor Marlek, you reported to be going to meet Jarosław Kaczyński today. Can you say a few words about whether the meeting took place and what the subject of the meeting was? So the meeting has already taken place, and it was an excellent meeting. It was much longer than expected, over an hour. There was great warmth and candor in that meeting. I am not an official diplomat at this point in time, so I'm not representing the United States of America, but I think we opened up channels of communication that I will communicate back to the President himself and to the Secretary of State. So I found it a very, very, very promising conversation. Thank you. Bardzo proszę. Patryk Morski, I have a question to Mr. Marlok. I would like to ask about your point of view about the discussion in the European Union to divide between the Western countries with the Eurozone and countries without without Euro. There is a tendency to create create the other body, low body in European Union with the countries with the euro value. What's your point of view about this policy to this divide, to integration, this such a integration more countries with Eurozone without the countries with countries, when countries in Euro, with no Euro can attend in this such a low body in European Union. Thank you. So it might be interesting actually to hear other people on the panel who have spoken and who know far more about this topic than I do. America does not have a preference for the European model. We prefer and, of course, want to encourage Europeans to have that discussion amongst themselves and in a democratic way so that it's not imposed on them by an omnicompetent European Union. I think it should be put to the European people. So the question of which European Union exists into the future is, I think, a very much an open question. Already we had in the last few weeks 5 different scenarios presented in Brussels. I think I could easily add, and maybe at this table we could add 5 more. So it's an uncertain future, but it certainly could include as one option a kind of two-speed Europe, as we call it, or as has been called, a Europe of the Eurozone, or a Europe on the periphery. But these are determinations, I think, that would be made in the course of the next year in Brussels. But it would be very interesting to hear about people who are sitting in Brussels and their view, because I'm here to listen, not just speak. Just 2 seconds to say that, of course, the decision must be done by our own governments, but unfortunately we are punished every single time when we are trying to decide for ourselves. So it's, as you said, it's a very difficult decision to take. And we must take into consideration the willing that we want to have bilateral relationship. We do not discuss here about what our own governments want since the bureaucrats from Brussels decided for ourselves. So, in my opinion, we have, and I am very, very happy that in Romania still don't have euro, because every single crisis crash Europe is crashing all the countries.
So I rather prefer to have my own currency, to have bilateral relation with every single nation on this old. And in the third thing, we have to think twice. If something went wrong, we don't have to follow the same wrong thing. As I said, a strong Europe is it must give us a strong nations. And I don't think we have to be punished just because we are having another opinion that someone who was not elected decide for our national government. Dziękuję Państwu serdecznie zatem za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję w szczególności naszym gościom oraz gospodarzom, panom europosłom, panu ambasadorowi, panu prezesowi, panu posłowi. Jest jeszcze chwilka, żeby ewentualnie zamienić słowo z którymś z gości, czy zrobić sobie zdjęcie. Na pewno goście będą chętni. Dziękuję uprzejmie.